Za nami siódma edycja akcji Drzewko za makulaturę. 12 tysięcy drzewek i krzewów zostało rozdane. Oczywiście drzewek mamy całą masę, bo mamy ponad 6 tysięcy sadzonek. Generalnie głównym gatunkiem, który króluje już od ładnych paru lat na drzewku za makulaturę, to jest oczywiście tuja. Tuja w tym roku występuje pod kilkoma postaciami. Jest to tuja szmaragdowa, zwykła, zielona. Mamy tuję żółtą, mamy tuję w odmianie kulistej. Oprócz tuji oczywiście mamy gatunki ostrokrzewu. Mamy też gatunki drzewek owocowych, jabłoń i śliwe. Jeżeli chodzi o nadleśnictwo, są to typowe gatunki leśne, gatunki sosna, brzoza, dąb i modrzew. Jak dobrze takie drzewko sadzić? Oczywiście każde drzewko wymaga odpowiedniej pielęgnacji, odpowiedniego nawożenia oraz nawadniania w tych trudnych jakże czasach pod względem wody. Myślę, że każdy tego typu drzewko tutaj, jeżeli pracownicy wydają tego typu drzewka, zawsze jest informowany potencjalny odbiorca, w jakim zakresie to drzewko należy odpowiednio pielęgnować, aby ono później służyło wiele lat. Dwie sadzonki otrzymał każdy, kto przyniósł mniej niż 5 kg makulatury. Za więcej niż 5 odbierano 4 sadzonki. Tegoroczny rekordzista przywiózł aż 220 kg makulatury. Makulatury odbiera jeden ze współorganizatorów dzisiejszej akcji, nie tylko dzisiejszej, ale generalnie wszystkich edycji, czyli spółka Ekoregion w Bełchatowie. Ta makulatura trafi oczywiście do dalszego przetworzenia na regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Na parkingu obok budynku starostwa zgromadziło się około 2100 osób i choć akcja wystartowała o godzinie 9, to niektórzy w kolejce ustawiali się już o godzinie 4. Bardzo fajna akcja. Na pewno wśród społeczeństwa, no jak widać, zresztą wzbudziła duże zaufanie w stosunku do i leśnictwa, jak i również tutaj do osób, które mają te drzewka, tak? Nie no, uważam, że bardzo fajne. Na pewno makulatura, która się zbiera na co dzień w domu, można ją wymienić w taki sposób, na pewno uczy, jak i nas, jak również dzieci, tak? I co pani dzisiaj zdobyła? To zdobyłam. Tuję? Chyba nie znam się za bardzo. I jabłoneczki. Czyli wszystko przydatne. Tak, wszystko przydatne, jak najbardziej. Gdzie pani je zasadzi? Na działce. To jest naprawdę super sprawa. Tylko teraz jestem zdezorientowana. Ja już mam za makulatury i ile drzewek. A wie pani co? Już około 15 kg. Ludzie powinni szanować makulaturę, a nie wyrzucać po drodze, po jezdniach. Daje to jakieś, może to dawać efekty po prostu oczyszczania też miasta. A jak długo pani zbierała makulaturę i ile udało się jej zgromadzić? Proszę pani, ja bardzo dużo mam jeszcze makulaturę, ale ja to trzymam po prostu. Jak będzie jeszcze okazja, będę wymieniać. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez budżet powiatu, a zorganizowane przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.